aktywiści, aktywistki, młodzieży studiująca Poznania. Polska droga do inkluzywizmu jest kręta i wyboista. Podążając nią, trzeba zmagać się nie tylko z wrogimi siłami panującego populizmu, ale i złogami elementu reakcyjnego w naszej akademickiej społeczności. Jej magnificencja, rektorka Bogumiła Kaniewska, przodująca we wcielaniu języka równości klasowej i tożsamościowej, postanowiła przynieść nam kaganek oświaty bijący tęczowym światłem. Tak rozpoczyna się nowy rozdział w historii budownictwa języka włączającego. Zaimek jest areną walki klasowej i bierzemy za wynik tej walki odpowiedzialność. Powinna uczynić to świadoma młodzież studencka, ale i ta, która uległa zmąceniu wskutek działalności sił wstecznych. By wykorzenić błędy tych drugich, za zgodą naszej pionierki, profesor Kaniewskiej, wprowadzamy w życie politykę równościową i antydyskryminacyjną na Uniwersytecie Poznańskim. Tak jak nasi poprzednicy doprowadzić chcieli centralny plan gospodarczy do każdego stanowiska pracy, tak i my obieramy sobie za cel doprowadzenie centralnego planu językowego do mózgu każdego studenta. Od tej pory czerwonym mazakiem piętnowane będą wybryki językowych chuliganów i awanturników. Pamiętajmy jednak, że nie wszyscy czynią te nieprawości ze złych pobudek. Niektórzy padają ofiarą imperialistycznego rozumienia wolności słowa. By wpoić w nich świadomość włączającą, obwieszczamy zatem obowiązkowe szkolenia, gdzie pokażemy, jak wyglądać powinna mowa człowieka inkluzywnego. Nie będą jednak tolerowani lingwistyczni prowokatorzy. Tak, lingwistyczni prowokatorzy nie znajdą miejsca w murach naszej Alma Mater. Jeżeli ktoś zamachnie się ręką na dobre samopoczucie osoby nieheteronormatywnej, musi wiedzieć, że ręka jego zostanie odrąbana. Drodzy sympatyzanci sprawy różnorodnościowej, zachowajcie czujność inkluzywną. Wskazujcie palcem agentów imperializmu watykańskiego i informujcie o każdej prowokacji językowej właściwych prorektorów. Pamiętajcie o jedności kolektywu senackiego z klasą młodej inteligencji pracowniczej. Podnoście wydajność publikacyjną artykułów naukowych o postkolonializmie jaśniepańskiej Polski. Czuwajcie nad wskaźnikiem osób żeńskich i niebinarnych na kierunkach ścisłych. Nie dajmy się zepchnąć do ogona krajów bloku demokracji inkluzywnej, by i inni nie postrzegali nas jako kościelnej kruchty. Dźwignięcie stopy życiowej osób niebiało-męsko-heteryckich jest naszą wspólną sprawą. Tym bowiem aktem zadajemy bolesny cios całemu systemowi wyzysku człowieka przez człowieka. Później zniesiemy nieodpłatną pracę domową osób z macicami, a dalej przywłaszczenie wartości dodatkowej międzynarodowego prekariatu. Zrozumcie więc wagę zagadnienia. Musimy wzmóc nasz wysiłek, by dokument był respektowany. Nie możemy tolerować obłomowszczyzny wśród żadnej z załóg aktywistycznych. A gdy świadomość inkluzywna zwycięży na naszym uniwersytecie, wtedy rozprzestrzeni się i na inne placówki.
Wróg o tym wie i już zajmuje się tym, w czym czuje się najlepiej. Językowym sabotażem. Nie możemy sobie na to pozwolić. Apeluję, by w powstrzymaniu aktów dywersji, zarówno w murach uczelni, jak i poza nimi, udział wzięli zaprzyjaźnieni towarzysze z rozbratu, biegli w metodach akcji bezpośredniej. Kolektyw senacki weźmie ich w obronę w razie poddania opresji policyjnej. Aktywność społeczeństwa obywatelskiego w imię ochrony praw osób ludzkich jest warunkiem drogi ku prawdziwej demokracji liberalnej. Senat nie zawaha się również zwrócić pobratnią pomoc do wspólnoty krajów euroinkluzywnych, bowiem to właśnie Bruksela jest stolicą światowego genderariatu. I na... Kotek, wpuści się, nie mogę zmienić mikrofonu. I nawet ministrant Czarnek... Nawet ministrant Czarnek nic na to nie poradzi. Młodzieży studencka, czas nagli. W czym moglibyście pomóc w sprawie emancypacji? Dzisiaj zwracam się z apelem do społeczności akademickiej. Dość codziennej nauki. Dość codziennej pracy. Czas przejść do wiecowania i manifestacji podzielonych wiarą i świadomością, że Senat, zespolony ze społecznością zaangażowaną akademicką, poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjaldemokracji. Niech żyje nierozerwalna więź Senatu Akademickiego z młodzieżą sojuszniczą i całym ludem nieheteronormatywnym. Niech żyje inkluzja! Niech żyje Polska włączająca!